Chyba każdy słyszał o CIA, czyli Central Intelligence Agency. Intelligence oznacza zatem wywiad. Liczba danych z roku na rok rośnie. Według materiałów, które możesz znaleźć w sieci, mniej więcej co 2 lata się podwaja. Ten trend może być nawet nieco szybszy. To rzutuje na sposób, w jaki działają firmy, w których pracujemy, ale i na sposób, w jaki dopasowują do nas przekaz, usługi czy produkty. Czym właściwie jest coraz bardziej popularny i pożądany przez pracodawców Business Intelligence? Nazywam się Michał Kowalczyk i zapraszam Cię do Excellent Work Podcast. Gdy w 2015 roku rozpocząłem pracę dla Tesco Centralna Europa, w pierwszym dniu pracy zszokowało mnie to, że plik Excela może ważyć ponad 50 MB i włączać się nawet minutę. Żeby oddać skalę zaskoczenia, prywatnie używałem plików ponad 50 razy lżejszych, które włączały się pewnie poniżej 3 sekund. Kolejnym szokiem dla mnie była konieczność pracy zawsze na wyłączonym przeliczeniu automatycznym. Co to znaczy? Gdy korzystasz w Excelu z przeliczenia automatycznego, każda zmiana w komórce uruchamia proces przeliczenia wszystkich formuł arkusza. Każde takie przeliczenie w dużym pliku kosztowało mnie czas od minuty nawet do 10 i więcej. Włączenie przeliczenia ręcznego pozwalało mi decydować, kiedy ten proces ma zostać uruchomiony. Wykonywałem więc porcję zmian w pliku i sam decydowałem o momencie przeliczenia, wciskając przycisk F9 lub funkcyjny F9, jeżeli oczywiście pracowałem na laptopie. To niestety nie była jedyna niespodzianka. Potrzebowaliśmy regularnie dostępu do pliku z towarem na sklepach czy w tranzycie, a że trochę tego było, 4 kraje, 1000 sklepów, tysiące produktów, plik zapasów niebezpiecznie zbliżał się do 1 048 576 wierszy, stanowiących ograniczenie liczby wierszy, jakie może obsłużyć Excel w jednym arkuszu. Oczywiście pliki z rozszerzeniem .csv mogą być znacznie dłuższe, ale Excel jest w stanie wyświetlić tylko wyżej wspomniany limit. Gdy go plik osiągnie, pojawia się problem. Na szczęście jeden z kolegów zaszył zapytanie SQL w kodzie VBA, co pozwalało nam z pozycji Excela przy pomocy Accessa wyciągnąć interesujące nas dane. Brzmi hardkorowo, no nie? No i faktycznie takie też było to rozwiązanie. Trochę to trwało, zacinało się, ale innego obejścia nie znaliśmy. Nie byliśmy świadomi, że lepszy sposób mamy tuż pod ręką. W tamtym czasie było już dostępne Power Query Excela, które jest integralną jego częścią od wersji 2016 w górę, a które można doinstalować bezpłatnie do wersji 2010, na której wtedy pracowałem, i wersji 2013. Korzystając z Power Query wystarczyłoby wyklikać proste zapytanie do pliku, wyciągnąć interesujące nas wiersze i załadować na przykład do arkusza. Roboty na jakieś 30 sekund. No i tak dobrnęliśmy do BI Excela. Należą do nich przede wszystkim wspomniane Power Query, odpowiedzialne za łączenie się do źródeł, przekształcenia i importowanie danych, oraz Power Pivot, które pozwala zaimportowane wcześniej dane połączyć ze sobą relacjami, aby tabele z różnych źródeł się ze sobą komunikowały, a później, żeby można było je poddać analizie przy pomocy tabel przestawnych na sterydach, czyli właśnie Power Pivota. W arsenale Microsoftu jest jeszcze jedno narzędzie, które nazywa się prawie tak samo jak tytuł tego odcinka, mianowicie Power BI, czyli Power Business Intelligence. Trzeba je doinstalować osobno i nie jest częścią Excela. Narzędzie to jednak bazuje na Power Query i Power Pivot do tego stopnia, że analizy można kopiować pomiędzy Excelem i Power BI. Najważniejszą różnicą jest możliwość zaawansowanej wizualizacji danych, którą ma to doinstalowane narzędzie. Wróćmy jednak do samej definicji wyrażenia BI. Za źródłem, które pewnie w większości przychodzi do głowy jako pierwsze, czyli Wikipedią. Business Intelligence to element spajający różne komponenty infrastruktury, wspomagania decyzji i dostarczający kompleksowych informacji decydentom. A przekładając to z naukowego na nasze, BI to łącznik, który pozwala pogadać ze sobą danym z różnych źródeł, zakładając kompleksowość tych źródeł. Końcowy rezultat pozwala znacznie ułatwić podejmowanie decyzji odpowiednim osobom. Wygląda więc na to, że ideą stojącą za BI jest posiadanie jednego narzędzia, w którym mamy wszystkie potrzebne do podjęcia decyzji dane. Jeśli masz zatem do wyboru podjęcie decyzji na podstawie wydaje mi się, a sensownych liczb, druga decyzja będzie mieć większe szanse na bycie lepszą. Tutaj podam Ci przykład z mojego podwórka. Robiąc stronę internetową, zadbałem o to, aby skorzystać z tzw. heatmap, map cieplnych. Narzędzie to pozwala zobaczyć, jak daleko oglądający strony na niej dotarł i gdzie się zatrzymał, a więc co go szczególnie zainteresowało. Dzięki temu mogłem na stronie dokonać zmian i sprawdzić, czy wpłynęły pozytywnie na głębokość, przeskrolowania w dół i czas spędzony na stronie. Czyli każda kolejna iteracja, czyli próba, była podejmowana na podstawie danych, a nie wydaje mi się, że ta część strony jest sexy lub nie jest. Mając informacje liczbowe, można też skorzystać, dajmy na to, z techniki tzw. testów AB. I tutaj kolejny przykład z mojego podwórka. Tworząc treści dla Ciebie, używam płatnych reklam, aby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych osób. Na reklamy składa się kilka elementów: grafika, tekst, zawołanie do działania. Wrzucając w świat dwie wersje tej samej reklamy, różniące się na przykład grafiką, jestem w stanie sprawdzić, która z nich osiąga lepsze rezultaty, takie, które są bliżej moich celów. Brzmi to wszystko świetnie. Teraz pytanie, czy zwykły śmiertelnik może korzystać z narzędzi Business Intelligence w swojej pracy? No i technicznie jak najbardziej. Najprawdopodobniej wszystko masz już w swoim Excelu. Obsługa Power Query, Power Pivot czy BI jest bardzo pożądaną na rynku pracy, szczególnie wśród stanowisk związanych z szeroko pojętą analizą danych. Na stronie www.raporty.pro znajdziesz szczegóły, jak nauczyć się tego krok po kroku, ale nie o tym dzisiaj. Narzędzia Power dają przede wszystkim oszczędność czasu. Pamiętasz sposób pracy z początku tego odcinka? Mając Power Query i Power Pivot, temat otwierania plików czy przeliczania przez kilka minut w ogóle nie miałby miejsca. Narzędzia Power wpinają się w plik, nie dotykając źródła. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, gdzie na dysku sieciowym w firmie macie trzy pliki: klienci, produkty i zamówienia. Każdy z pracowników, w tym Ty, wpinacie się w plik przy użyciu Power Query i na podstawie tak wyciągniętych danych dokonujecie analiz już w swoich plikach, nie dotykając źródła. Gdy wychodzi aktualizacja nowej wersji źródła, klikacie sobie odśwież w swoich plikach i nowe dane trafiają do wszystkich Waszych raportów, w których zostały użyte. No i teraz koniec z plikami o nazwach raport 05, V2, V3, final ostateczny. Koniec z przerzucaniem się na mailu plikami, zastanawiając się, czy to na pewno jest najnowsza wersja źródła. Koniec z czekaniem kilka minut, aż się plik przeliczy. Koniec z kopiowaniem kursów walut ze strony Narodowego Banku Polskiego, czy w ogóle danych ze stron www, bo przy użyciu Power Query możesz się wpinać bezpośrednio w stronę internetową. Koniec z manualnym łączeniem plików i kopiowaniem jeden do drugiego. Koniec z zacinaniem się Excela, gdy chcesz skopiować przefiltrowane wiersze, a na przykład tabela jest olbrzymia i ma ich, nie wiem, ponad 100 tysięcy. Wtedy Excel bardzo często się wysypuje. Wszystkie te problemy zdejmie z Ciebie zestaw Power Query i Power Pivot, które, jak już wspomniałem, najpewniej masz w swoim Excelu. Nasuwa się zatem pytanie, okej, gdzie jest haczyk? Haczyk jest taki sam jak przy pracy z formułami, czyli zawsze się upewnij, że Twoje analizy nie stoją okoniem względem zasad statystyki i matematyki i że nie ma w nich błędu. Jeżeli raz popełnisz błąd, potem będziesz tylko odświeżał swoją analizę, zawsze mając ją tak samo dobrze zrobioną. Jeżeli chcesz nauczyć się pracy z BI, Excela i Power BI, odwiedź stronę www.raporty.pro. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, prześlij go proszę jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!